Dzień dobry jeszcze raz. W zasadzie już dobry wieczór, już się pościemniało. Moi drodzy, chciałem sobie pojeździć w symulatorze The Bus po Berlinie. Zresztą przed chwileczką grałem też z niemieckim klubem w Berlinie. No i ten Berlin się teraz ciągnie do symulatora The Bus. Moi drodzy, pojadę sobie linią 324 Mercedesem elektrykiem. Słuchajcie, Mercedes-Benz E-City Bus 18-metrowy, 3-drzwiowy. Także rozpoczynam grę i linia 324. Ja nie kojarzę, czy ja tą linią jechałem, ponieważ tych linii i na Steamie można troszkę znaleźć. No dobra. No dobra, no to ja już jestem w grze, tylko czekajcie, bo coś mi nie działa? Działa, już działa. Musiał. Wow, shit, co tam się dzieje na tej drodze? Dobra, zaraz ruszamy. Dziwnie, bo ja tutaj stoję. Jest linia 324, N24 i N50. Słuchajcie, także jadę takim tworem. Jadę takim tworem. Za mną stoją samochody. Już. A ja jadę przegubem. No, czytało się w końcu. Także teraz ruszamy elektrykiem w Berlinie. Witam Rafała, witam Babu, witamy Marka, czyli ekipa ta, która była wcześniej. Teraz siadam na fotel. Mam dzisiaj też trakiera, więc z trakierem będę dzisiaj współpracował. Trzeba zapalić zapłon. Znaczy, czy kierownica działa? Kierownica działa, bo ją sobie konfigurowałem. Mamy środę, 17 kwietnia roku 24. Startujemy kasetkę 34-19. Enter. Linia. Tutaj trzeba będzie wpisać 24. Enter. I tur 02. Oj, coś czuję, że się będzie też dzisiaj coś działo. Spoko. O, i już ludzie wsiadają. Słuchajcie, już ludzie wsiadają. Godzina 8 rano. Godzina 8 rano, jest 324. Proszę bardzo. Via Alexanderplatz. Spoko. Teraz trzeba zapłon, żeby to wszystko zatrybiło. Klimatyzację zapalić. Teraz spróbuję zamknąć drzwi. Dobra, z kierownicy sobie ustawiłem. Wrzucamy bieg. Hamulec postojowy. No i słuchajcie, śmigamy. Śmigamy do przodu. Nie, czy da się lekko ściszyć grę? Wiesz co? Nie, spróbujemy. Czy da się lekko ściszyć grę? Tutaj przez audio zrobimy. Dobra, o. Teraz powinno być lepiej, dobra? Zobaczcie, czy teraz będzie git. A ja, kurde, troszkę siedzę za daleko od fotela. I może być problem z hamowanie. Cześć Dziunia. Siemka, siemka. Jeszcze raz sobie zresetuję trackera. Dobra. I ruszamy elektrykiem. Ruszamy elektrykiem po Berlinie. Jakie on ma te światełka takie malutkie. Bo ja pierdzielę. I ten zoom też taki dziwny. Dobra. Ale zobaczcie, są tutaj ten oryginalne nazwy sklepów nawet. Wow. Chyba były i jest. Ale ja też modyfikacje pewne grywałem ze Steama, więc te Real Brands chyba mam, tak. Ja mam taką modyfikację Real Brands. O, FedEx pojechał. Jest McDonald's, jest Lidl. Pewnie będą realne nazwy i brandy. Tak, Volkswagen jest na samochodach. Tak, będziemy mieć takie pełen real prawie. To fajnie, fajnie. Cześć Penio. Witamy Kubę Przesmyckiego. Kierownica ładnie działa. Bardzo płynnie.
Na mozie gram, słuchajcie. Kolejny odcinek na mozie. Naprawdę ta kierownica mi się bardzo podoba. Jestem z niej bardzo zadowolony. No to jest zupełnie inna bajka, tak? Dawid, ja sobie jakieś tutaj nowe linie wgrywałem ze Steama bardziej niż z podstawki gry. I są modyfikacje na warsztacie Steam, które można też sobie dograć. Dobry wieczór, Jakub. A nowe linie, Dawid, to które? Ojojoj, co tu się dzieje? Zjedź mi stąd, człowieku! Ciekawe, czy mi baterii starczy. Oazę. Stacja Oazę. Pierwszy słyszę. No kuźwa, jak te samochody tu wyjeżdżają. A ma Volvo, ma Volvo. Dobra, marki są tutaj obrędowane, fajnie. Czyli ta modyfikacja działa. A witam serdecznie, Kuba, cześć. Dzisiaj Rafał jak Damian, tak, na przegubie. Dzisiaj jak na Rafał, Damian na przegubie. Dzisiaj również jadę przegubowym Mercedesem, tylko że elektrykiem, chociaż Damian elektrykiem też śmiga, on to chyba Solarisem śmiga. Dobra, wrzucę sobie tutaj kierunkowskaz w prawo. Zbindowałem sobie tutaj klawisze do kierownicy. Z przyklękiem. Cześć, Marcin. Czy to jest nowa MIG? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje się mi się, że to jest nowa. Guten Morgen. Ich hätte gerne einen Fahrschein. Guten Morgen. Morgen. Coż pani chcesz? AB. AB. Jaki? Jednorazowy. Dobra. Czekaj. Cash. No! Print Receipt, oto, to. I kart terminal, nie? O. Dobra, bileciki. Zamykamy drzwi. I lecimy dalej. Słuchajcie, jadę na linii 324 teraz. Czy ja już tą linią jechałem? Nie kojarzę. Fajne nawet dźwięki są, nawet mi się podobają. Natomiast autobus nie ma tutaj loga Mercedesa. Szkoda. Brak licencji. To są symulatory, w których samochody wyglądają znacznie gorzej. Mają te licencje, a tutaj wyglądają naprawdę całkiem fajne. Wyglądają całkiem fajnie i tych licencji nie mają. Typhoon, Volkswagen Typhoon. O proszę, ale jest znaczek Opla, jest znaczek Mercedesa tutaj. Tylko to jest z tych brandców oczywiście, nieoficjalnych. No ale jest, nie? Co ja tu przywaliłem? O kuźwa. Szeroki ten autobus jest. Siema Simulation, jeszcze raz, ale jaja, na robotach u Niemca, no, dokładnie. A zaciągnęli mnie znowu do tego Berlina Simulation, ten Berlin się dzisiaj za mną ciągnie. Od menadżera We Are The Football, teraz właśnie ciągnie się aż tutaj do The Bus. Dawno nie jechałem i mówię, chętnie się tutaj bujnę, zobaczymy jak to po paru tam update'ach wygląda. No, było srogie jebut, było. Ale ludzi czeka, ale tutaj ciągle czeka ludzi, ja pierdzielę. 8 rano. Morgen. Kann ich bitte ein Ticket haben? No, ticket. Kann ich das mit Karte zahlen? O Jezu. Jaki ty chcesz? BC. Jednorazowy karta. Dobra, proszę cię bardzo, no. Jak musisz, to... Szkoda, że tutaj nie ma takiej rozkładówki, o której mam być na danym przystanku. Tak jak to normalnie jest w realu, nie?
Aha, dograłem sobie tutaj jeszcze dźwięki, słuchajcie, do tego e-bassa elektrycznego z modyfikacji. Pamiętacie, jak że wgracie sobie modyfikacje, to trzeba jeszcze je aktywować, żeby one działały. Tutaj jest strefa 30 w ogóle. Takie strefy chyba w Poznaniu widziałem. Marcin K., jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w sobotę. To odpowiedź dla ciebie. Paker, zobacz na tych linkach, które ja tutaj daję w opisie pod streamem, czy czasem tam nie ma tego tytułu taniej. A jak nie, to trzeba poszukać gdzie indziej, nie? Tu jest strefa 30. No, dźwięki całkiem fajne nawet są. Tylko mówię, te dźwięki prawdopodobnie są nagrane tutaj przez moderów jakichś zewnętrznych, bo to jest mod wrzucany z warsztatu Steam. Dodatkowe dźwięki dla tego autobusu. Natomiast ten autobus nie ma tych... Nie ma logo Mercedesa, niestety. No, wszędzie są znaki 30, no tutaj jest strefa 30. Siema Paweł raz jeszcze. Cześć, cześć. Simulation, może rozkładówki nie ma, ale przy mapce widać, czy jedziesz zgodnie z rozkładem. Poczekaj, przyjazd 8.07, a już jest 8.08. Wiesz co, wydaje mi się Simulation, że jak jadę niezgodnie z rozkładem, to on się pali na czerwono. Albo na żółto. Marcin, no zobaczymy, zobaczymy jak w tym tygodniu będzie. Zdaje się, że chyba będę w sobotę. Ale jeszcze pewności nie mam. Witam komunikacyjny, witam, dzień dobry. Jesteśmy w Berlinie, przypominam, i mamy znak 50. Jadę elektrycznym Mercedesem E-Bus 18-metrowym. Aha, będę skręcał w lewo, tak? Okej, dobra. Tu jest... Wąski ten lewy pas, coś wąski ten lewy pas jest bardzo. Coś mi się tam pali na desce. Słuchajcie, coś mi się pali na desce, muszę obczaić. Zrobić obczajkę, co tam się na tej desce pali. Przystanek na żądanie. To będzie. Witam Cię, Zbigniewie. Cześć, Maksik. Jechałem już na mapie Kazachstanu, jechałem. Jest taki odcinek na kanale. Fajnie by było też tramwajem się tutaj przejechać. Już tory są, nie? I jest jedna minuta tolerancji, zobacz, już masz na żółto. Zgadza się. Tak. Już mam na żółto Simulation, zgadza się. Jedna minutka i zielona. Na lewo. Ja nie kojarzę, żebym tutaj jechał. Tak jakby ta linia dla mnie była linią nową. To 324. Jakieś bloki mamy? Otwierajcie drzwi. Jeszcze raz Damian, siemka, cześć. Hi, hi, hi. Zaraz będą chcieli bilety, co? A nie. Tym razem nie. No, prowadzi się... Słuchajcie, prowadzi się ten autobusik naprawdę fajnie. Trzeba przyznać, przyjemnie się go prowadzi. Jest 50, o, i tu strefa 30, trzeba zwolnić. Jadę normalnie jak prawdziwy Niemiec. Ale piszczy, ale piszczy. No, jestem troszkę spóźniony, teraz mam przystanek, jest 8.11, a tutaj miałem być 8.09. Niestety.
Pekar akurat nie mają, no trudno. No to szkoda. Ale czasami tam można kupić tam, prawda? I wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy za Zatoczki, proszę bardzo. Autobusik 300, linia 324. Nie, fajnie się tym jedzie. Przyspieszamy, przyspieszamy. O, znowu jestem u czasie. Minuta tolerancji, jest na zielono. Zapowiedzi działają. Zbigniew w depas, nigdy nie mogę dojechać na czas. No, czasami trzeba tutaj się sprężać, nie? Tutaj widzę, że dla autobusów jest troszkę szerszy pas, ten prawy. Informacja ratownicza polska. Tak, wiem. Milki gra. Milki gra. 15 zł. Drodzy widzowie, poprosimy o bileciki do kontroli. Pozdrawiam. Kontroler się znalazł. Kontroler się znalazł. Proszę bardzo. Dzięki, Rafał. Dzięki, Rafał, bardzo. Kontroler się znalazł biletów. No to kasujcie bilety. Oj, tutaj będzie sporo ludzi, widzę. Hallo. Oho. Ich hätte gerne ein Ticket. Kann ich das mit Karte zahlen? Hi. Dziewiątka. Dziewiątka. Bilet strefy ABC. 24 godziny. Jeszcze ktoś? Tutaj jest. Tutaj jest też. Już pan niestety to wszystko napisane, no? Daniel, dzięki. Witaj, witaj. Jak tam? Już olej wymieniony, Daniel? Stój, tą ciężarówką wyjeżdżam. Jak tam, Daniel? Olej wymieniony? To ile żeś tego przebiegu zrobił? Kolejowe, w piątek zdejmują ci bana w TEDeku. A to dobrze, no. Będziesz mógł pojeździć. Dobra, ja tutaj sobie przyjadę prosto z tego pasa. I minutka różnicy. Minutka to nie problem. Danioks, to są Niemcy. Tutaj mamy mapę niemiecką, chociaż jest mapa Kazachstanu, chociaż robi Peter Biskuit mapę Przemyśla do tego symulatora. I robi ją bardzo fajnie. Co prawda roboty jest bardzo dużo, ale podziwiam i tak Petera Biskuita za to, że on ją robi. Także będziemy, mam nadzieję, mieli... Znaczy w zasadzie ona już jest, tylko oczywiście nieskończona, ta mapa Przemyśla. Już możemy pojeździć sobie tutaj w tym symulatorze The Bus. No i ta mapa, w ogóle ta gra jest zrobiona oczywiście na silniku Unreal Engine. Piątka chyba. Więc no to jest zupełnie co innego niż OMSI. Aczkolwiek OMSI, no też uważam, że jest na razie nie to pobicie. Nie mam tego już, Rafał. Tego już nie ma. Ile osób to widzę akurat? Górny prawy ruch, nie? Hallo. Hallo. Hi. O Jezu, ich brauche einen Fahrschein. Znowu mi dupę zawraca. Kann ich das mit Karte zahlen? Strefa AB, 24-godzinny IC karty. Już? No i muszę się tutaj wbić do ruchu, bo się skończył bus pas. Niestety. Daniel, wymieniony... Co? Silnik wymieniony? Wymieniony silnik dotarty 2000 km strzeliło. A w powrót był w trybie sport. Jak to wymieniony silnik? Tam powinien być chyba przecinek, bo napisać wymieniony silnik, Daniel. Ja zrozumiałem, że ci silnik wymienili. Spoko, że wymienili olej. 2000 km zrobiłeś, okej. Okay. Antoniuszek, witamy.
No, kolejowy, no bo jesteśmy w Niemczech, nie? No to jak po jakim mają być zapowiedzi? Jesteś blisko mojej starej pracy. Ale ja w Berlinie jestem, Damian. Tu w Berlinie pracowałeś? Packer, różnie bywa. Czasami na Steamie jest promocja, czasami jest na tej właśnie stronie, której ja podaję link. Jest właśnie taniej, więc trzeba szukać. Oj kurde, samochody mają jakieś bugi tutaj. Bo się gdzieś zawieszają. Cześć Phantom, siemaneczko, hello. Witaj zwycięstwo wczorajszego wyścigu. Ale żeś tam ładnie cisnął wczoraj, ale jak przeczytałem ten twój wpis, że łatwo nie było. Znaczy w sensie, że musiałeś się postarać, nie? No to fajnie, fajnie. Naprawdę fajnie się wczoraj jechało. Ogórkowy śpioch. Ja mam dużo symulatorów ulubionych. Nie mam także jeden, nie? Dobra, wszyscy wysiedli. Tam w lusterku nikogo nie widzę. No to jedziemy. Tutaj jest chyba droga rowerowa. Muszę się tutaj wbić. I muszę się tutaj wbić na lewo. Jadę o czasie. Am Friedrichshain, Hufelandstraße. PF, nagram, spokojnie. Wymiana oleju po 2000. No tutaj o piłeczki dbasz, widzę, Daniel. Ty, on mi tu stanął. Zobaczcie, jakie jaja. Ciekawy, czy jak go strąbię, to mi odjedzie. Ja pierdzielę, ale akcja. Ty, tego się nie spodziewałem. Zobaczcie. Nawet strąbienie tutaj nic nie daje. Ależ jajcek. Ty, przytarłem, chłopa. Dobra, wjadę mu tutaj ten. Normalnie jak w życiu. Jak w życiu. Przesunąłem go tam, kurde. Zablokowałem. Nieźle, nieźle. Dobra. Jednorazowy AB. I będzie cashem, tak? Nie ma kierowcy, no nie, nie ma właśnie, nie? Strefa AB, 24 godziny i do wydania będzie cash, tak? I dobra, 1 euro, 20 eurocentów. Ma, bo kurier zawsze ma pierwszeństwo. No właśnie, było widać. Stanął sobie przed... Ale to fajnie, tak jak w rzeczywistości. Coś się dzieje, nie? Jak w dużym mieście. Standardzik. Daniel, przy takiej wartości auta szkoda by było, gdyby silnik nie się zatarł przez opiłki. No, zgadzam się. Przejścia dla pieszych. Wiecie co, w Niemczech podobają mi się takie bramki są właśnie na przejścia. I tych przejść jest znacznie mniej niż u nas. Znaczy więcej, płynniejszy ruch jest, nie? Po prostu. Oj, fajnie, tutaj mam buspas. Tu się mogę zmieścić. Darek, ja jeszcze dziś obejrzałem ten wczorajszy tor. Trzeba nabrać wprawy do kieru. Nie, no to Darek, to spokojnie. Spokojnie, to ci jeszcze troszkę zajmie, ale to tak jak i mi, no przecież ja dopiero się też uczę. To widać po czasach, nie? Widać po czasach, że ja się dopiero uczę, ale jakoś tam próbuję coraz szybszy być, nie? Ale zabawa, Darek, przyznasz, jest świetna, nie? I kolejny przystaneczek mamy.
coś ci linia nie odpowiada. Na 3, 2, 4. Czemu? Hej. Może ja jakąś inną, wiesz, inną wersją jadę, nie? No haj. Jeszcze raz Danko 8K. Czy ten nie, autobus jedzie do Frankfurt na Airshow, szpenio? Nie. Nie, ale wiem, co miałeś na myśli. W Berlinie jestem, ale tutaj też jest takie lotnisko. Lotnisko Tegel, które już chyba nie jest czynne aktualnie. A ja mam tutaj semafor dla autobusów, patrzcie. Ja mam tutaj semafor dla autobusów. O, jest ta wieża w Berlinie, już ją widać. Ten biały semaforek to jest dla mnie. I koniec, koniec buspasa. Szpenio, ja dzisiaj odpaliłem ten wczorajszy tor, tyle że bolidami F1. Też spoko się jeździło. Nie no, pewnie, że tak. Marcin 84, a witam serdecznie. Dobra, i autobus może jechać. No i to ja rozumiem, nie? To ja rozumiem, tylko że ja tutaj muszę się wbić na lewy pas. O, a sygnalizator mam tutaj. No, sporo tego ruchu jest. Godzina 8 rano, ludzie do roboty jadą. Darek, zabawa jest naprawdę fajna. No, naprawdę, jest. Jest gdzie się bawić, powiem ci tak, Darek. Dobra, czekam na wyjazd. Skrzyżowania. Taryfa mi się tu wciska. No ale grafika fajna jest. Nie, nie, nie. Myślałem, chciałem ruszać, ale ja mam czerwone. Tam jest ta wieża. Jest wieża telewizyjna? Nie wiem, jakiś masz radiowy, cholera wie, co to jest. Phantom, nie, no ściganie to naprawdę frajda. I tak jak pisałem wam na info, ja zawsze chętnie służę pomocą. Wiesz co, Phantom, chyba jeszcze raz będziesz musiał, przynajmniej jak będziesz miał kiedyś czas. Trzeba by było się kiedyś zgadać, jakbyś miał troszkę chwilę. I jeszcze raz, tylko już w Assetto Corsa zrobić takie szkolonko, nie? Przypominające. O Boże, Darek by się załapał wtedy ze mną na takie szkolenie. Takie twoje szkolenie, bo naprawdę fajne. Darek by się, myślę, troszkę też trochę nauczył. Ja bym sobie przypomniał. Myślę, że by było fajnie. Dlaczego silnik prądu stałego? Ale mówisz w Berlinie, czy gdzie? Czy po prostu tak w realu? W Polsce. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Darek, jestem za. O, czyli już byśmy byli we dwóch. Można by było napisać info, kto by chciał i ewentualnie na takie szkolenie wpaść, nie? Takie jazdy doszkalające. O, 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 o. Taką L-kę, dokładnie. Na dach, no. To by było fajne. Cześć, komunikacyjny ZP. Witaj, witaj. Czyli linia 324 Hauptbahnhof via Alexanderplatz. No jest koreczek, jest koreczek. BMW? Już bym nie poznał. Bym nie poznał, słuchajcie. Czy to jest Mercedes Connecto? Nie, to jest E-Bus. Elektryczny autobus Mercedesa. Reklamy lecą. Jest zielone, dobra. Ruszamy. A, pierwszy wszedł. Już bym przywalił mu tutaj. A elektroniczny kawałek takiego elektronicznego lusterka jest po prawej na tym słupku. Tak, to lusterko jest. Mollstraße, Prenzlauer Allee. No teraz jakoś tak dziwnie, bo muszę jechać na lewo.
Widzę, że na lewo będę musiał jechać. No to się ustawiamy na lewo. E-Citaro, no tak, E-Citaro. Chociaż tutaj w symulatorze jest E-Bus. Nie no, fajnie to wygląda, no. Takie trochę realistycznie, bym powiedział. Jak na symulator, to fajnie wygląda. Uuu, zagapiłem się. Dobra, następna zmiana świata będzie moja. Witam cię, Nikodem. Damianku, ole facet wywalił tutaj orła. Koło mojego domu linia 125-128 lub koło 500 do Kuban U8 i U9. A widzisz. A 324, znasz taką linię? Witaj, Nikodem, już chyba się witałem. Drawo, ta, drawo, ty na szkolenie, jasne. Chyba z setupów, o tak, z setupów to tak. Drawo, wczoraj drugi byłeś, tak? Dobrze kojarzę? Chyba tak, drugi byłeś. Dobra, ci na wprost jadą, ja jeszcze muszę poczekać. No powiem wam, fajnie to wygląda. O, te samochody się tutaj na tych torach się widzę zawieszają, nie? Mają problem przez te tory przejechać. No, 8 kalaki, cześć. Siema, Kroksu. Znowu jadę, dzisiaj kierownica, znowu Kroks. Jutro będzie latanie. Jutro będzie latane. Dzisiaj jest jeżdżone. Trzymaj się, Simulation, dzięki, że padłeś. Dzięki za obsługę. Lecimy, wjeżdża przede mną. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Menghardstraße. Ja, jawohl. Ich liebe Alkohol. Jakie wojsko znowu, Nikodem? A, wózeczki cię wczoraj Phantom kasowały. To ja nie tylko ciebie, chociaż ja finalnie nie przerżnąłem żaden wózek, ale za to wywalało mnie na trawie, nie? I wpadałem pod mapę. Witam, Karol Natonik. Drawo, golfika dostroiłeś. Jak oglądałem twój przejazd, to było widać różnicę. Ja dostroiłem? Nie, chyba że Phantom. Electric Man. Jakoś nie mogę się przekonać do tego Merca, nawet po takim czasie. Kiepsko wyskalowany. Duża kierownica. No ale autobusy mają dużą kierownicę, no. A, w militarnym kąciku. No Nikodem, to militarny kącik to w poniedziałki jest, nie? Raz w tygodniu. Czekaj, czemu mi nie działa ten? O, teraz mi działa, okej. No tutaj ładnie te sklepy porobione. Reklamy są. Nawet dosyć fajnie to wygląda. Jak na symulator, nie jest źle. Jakieś pociągi sobie tu latają. Dobra, i pedał w podłogę. 100% baterii. Jest lekkie spóźnienie. Sporo tych przystanków jest na tej linii, 324, no naprawdę. Daje się radę. World of Cybero. W sensie co, wizualnie małe? Co, kierownica jest mała? Czy ja wiem, czy ona jest taka mała? Wiesz, jak się przybliżę, to ona wcale nie jest taka mała.
Ja sobie tak siedzę troszkę dalej. No, siemka Marcin, jak tam już, luz? Tak, on był za sztywny, Phantom, zgadzam się. Ten golfik wczorajszy był za sztywny. Zgadzam się, płyty wybijały z rytmu, bardzo. No i tam mapka taka, że jak się wpadało na trawę, no to wypadałem 3 razy poza mapkę. Niestety. To był ten cały problem wczorajszego wyścigu. O, mnie Phantom wywaliło dwukrotnie chyba. Trzykrotnie mi wywaliło. Moin, kann ich bitte ein Ticket haben? Dobra, jednorazowe. Na szczęście nie chciała paragonu. Dobra, zamykamy drzwi. Muszę się znowu tutaj wbić. A tutaj takie korki. A, jest sygnalizator dla mnie. No i co z tego, jak ja tutaj nie przyjadę? Marcin, jeszcze masz 50 km do Gdańska. A to ty dzisiaj do Gdańska jedziesz? A ja myślałem, że ty już kończyłeś tam, co zrobiłeś zdjęcie. Okej. Okay. Spoko, rozumiem. Adam, ja mam zbindowany przycisk na wszystkie drzwi. Ja mam zbindowany przycisk na wszystkie drzwi, więc nie ma znaczenia, co ja wcisnę, bo i tak mi się otwierają wszystkie. Jest. Mogę jechać? No i co z tego, że mogę jechać, jak tu jest ciasno? No i teraz tutaj jakoś trzeba to przejechać, nie? A to ja nie widziałem. Nie, niewidoczne ściany to akurat nie doświadczyłem wczoraj, Phantom. No, no tak, mankamenty toru tam jakieś miał swoje, ale generalnie fajnie, bo te myśliwce, płyta lotniska, no fajna sprawa. No, mi się podobało bardzo. No wiadomo, tor nie był doskonały, no. I bileciki. Strefa ABC, jednorazowy. 20 centów cash. Können Sie mir bitte eine Quittung geben? Ty, przecież ci wydałem chyba, nie? Kurde, chyba i wydałem. Co ja mam z nią zrobić teraz? To jest problem. No tu jest problem, bo ja nie bardzo wiem teraz, jak idę wystawić paragon. W strefie 3,50 euro, ale słuchajcie, no jest problem, nie wiem, co z nią zrobić. Się przywaliła o ten, no słuchajcie, o paragon. Chyba z urzędu skarbowego. Cześć Kamilo, siema. Jadę do Moronga na Mazury, a to wiem, gdzie jest Morong. Noż w mordę przyblokowała mnie. Credit voucher cancellation card. O, jest! Dobra, jest, znalazłem. Jest. Ein Ticket bitte.
I następny. Jeśli wyczysz kostkę. AB, jednorazowy. Tu jest równo. Bring i cash. Uff! Poradziłem sobie. Nie było łatwo. No to wio. Witam, Piotr Sekołowski. Dzień dobry. Tak, Janeczek, gram na mozie R9. Dokładnie. I gra się naprawdę bardzo pięknie, bardzo płynnie i przede wszystkim precyzyjnie. No i troszkę, ale mi chłop wyjechał tutaj. No, straciłem teraz. Znowu ktoś bilety? Niech mnie rzucił. Chyba zaraz dam. Ale mi rzucił. Wzięliście go? Co za chłop. Silnik prądu stałego. Jutro mam wolne, ale za to piątek, sobota, niedziela będę jeździł. Mam już dosyć tych godzin szczytu, korków i opóźniających ciągle się od 17 do 18. No to dobrze, no ja wiem, no korki wkurzają, no ale co zrobisz, no. Takie są miasta. Jak nie chcesz korków, to sobie jedź, do, jedź sobie na wieś, no. Trzeba uważać, bo niektórzy tak wyjeżdżają. Spora ta linia 324. Jadę na razie w jedną stronę, a tutaj... Jedzie się długo. Piotrek, bardzo cię proszę, już nie pytaj się co i kiedy, dobra? Bo chyba nie chcę, nie chciałbyś, żebym cię tutaj zaraz wyciszył. Że nie rób tego. Nie idź tą drogą! Co tak dzwoni? Dzięki, Danko. No i widzisz, no. Piotrek Sokołowski. Trzeba było się nie pytać. Przeczytaj sobie trochę regulamin, Piotrek. Będziesz miał teraz chwilę czasu. Kurde, reklamy są oryginalne na tym, no. Tak, na tych sklepach. No i sobie Danko nagradni, no tak. Widziałem, że wytrzymałeś, w końcu nie wytrzymałeś, tak. Ja jeszcze tylko zobaczę, czy wszystkie drzwi się otwierają. Czy wszystkie drzwi są... Włącz blokadę drzwi. Jak się tak, blokadę drzwi? Jaką blokadę drzwi? Ale do, silnik prądu stałego, ale na czym ty jedziesz? Ty jeździsz autobusem jakimś, czy czym ty jeździsz? Bo tak nie bardzo rozumiem. S und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Silnik prądu stałego, weź mi napisz o co chodzi, bo ja nie wiem, czy ty jesteś jakimś kierowcą, czy ty jeździsz sobie autobusem, po prostu jako pasażer, nie wiem o co chodzi. Niejasno to piszesz dla mnie. No i zielony, i wio. Damian, już nie jest czynny. Ostatni raz tam pracowałem w 2019 roku na Tigel. No tak, z tego co wiem, to właśnie zamknęli i otworzyli ten Berlin Brandenburg, nie? Ty jeździsz autobusem miejskim, silnik prądu stałego.
Jaką linią, jakim modelem autobusu? Krzysztof Kor, dobry wieczór, witaj. Na Alexa dużo robiłem. Okej, okay, Damian. Danko dobrze pyta, na jakim mieście? Rozumiem, że na Berlinie jeździsz, tak? Silnik prądu stałego? Phantom, wrzuciłem informację, czekam też, aż Robert tam oznaczy, bo ja nie mogę dać. No tak, on jest moderatorem, to on może dać, nie? Chyba u ciebie 9 stopni, no u mnie było 7. W nocy ma być 0 dzisiaj. No pogoda słaba chyba, bardzo. Mury i deszcz. Cały dzień prawie deszcz. No i niestety też zachmurzenie. 7 stopni w dzień, 0 w nocy będzie. Słabo. No i kuźwa się wpiera. Marszal Brückett. Stopka u ciebie minus 2. U mnie ma być 0 dzisiaj. Jest, wiecie co? Bardzo duża linia. Jestem troszkę nawet w szoku, że taka duża. Silnik prądu stałego, linie różne, zależy co wymyśli pialanista. Autobusy też różne niby. Mam na stanie Solarisa 12 trzeciej generacji, ale zdarza się też czwarta generacja lub Mercedesami. Lub elektrycznymi i tongami. Ale jeszcze miasto silnik prądu stałego. Jeszcze jakie miasto? No to rozumiem, że jesteś drugim kierowcą autobusu, którego ja tutaj teraz kojarzę. Dokładnie, Danko. Pogodę porąbało. Teraz, żeby 0 stopni, u mnie na minusie ma być. No, u mnie ma być na minusie w piątek. W piątek ma być na minusie. No, porąbało. Zbliża się maj, zbliża się majówka, a pogoda tragedia, nie? Kuźwa, ciekawe jak będzie faktycznie w tą majówkę. Czy też będzie taki dramat. Już było, kuźwa, po 25, po 26 stopni było. Tak ciepło było, nie? Tam chyba na Śląsku gdzieś było pod 30 prawie. I nagle takie załamanie pogody. Dramat. A co to za rury? Ja tutaj chyba nie byłem. O, ja tu chyba nie jechałem. Ja nie kojarzę tego miejsca. A może i byłem? A nie, kojarzę ten mostek, dobra. Halo? No, Danko, dzisiaj u mnie 7 było, nie? Dobra, Dawid, trzymaj się, na razie. Klasa. Którymi, Damian? Tutaj jakieś tramwaje były? Nie widziałem tramwaju tutaj. Siemka, Dudy, cześć, cześć. Aż tak zaparkował. Darek, piwa nie będziesz musiał wkładać do lodówki, żeby było zimne. Oj, będzie nawet zmrożone. Ty, ja mam piwo na balkonie mam. Się zastanawiam, czego nie, słuchajcie, nie schować. Jak myślicie, piwo w puszce ten pęknie, jak będzie 0 albo minus 1 gdzieś? To nie woda niby, no ale... Ale ryzyk fizyk, no. Mam nadzieję, że nie pęknie. Oj, tutaj coś tu się dzieje. Oj, motocykl widziałem.
No może przyłapać, no może właśnie, kuźwa może przyłapać. Coś by z tym fantem trzeba było zrobić. No może rozsadzić, kurde, chyba trzeba będzie piwo do lodówki ewakuować. Jest taka opcja. A Marcin mówisz, że zgęstnieć może. No zgęstnieć to na pewno może. Tak jak i słuchajcie, wysokoprocentowy alko. Jak w zamrażarce jest. No to słuchajcie, no to aż momentami on się leje się jak olej momentami nawet, nie? Tak też bywa. Czasami. Pokaż okolice. Damian, no pokazuję ci, no to co mogę, to ci pokazuję, nie? Może kojarzysz coś. Jakiś park taki jest, ale w sumie ładnie jest zrobiony, no. Tu jest jakaś ulica, to może Damian kojarzysz. Hanowersche Straße, jakoś tak. Inwalidenpark. Park inwalidów. Bo to zrozumiałe. To było nawet czytelne. Kamil teraz wypij. Nie, no teraz nie, teraz nie. Ale w piątek tak. Damian, ja tu po prawej robiłem. A no widzisz, czyli poznajesz tereny. Silnik prądu stałego. Dlaczego mam blokować? A czemu miałbym blokować? Tutaj jestem zakryty tutaj pleksą. To po co mam blokować? Niech będą szerokie drzwi otwarte. Po co mam blokować? Marcin, ja się zapomniałem i dałem Volvo do lodówki po prawej ścianki. Nie pękło, ale zrobił się piwny sorbet. To jaka tam temperatura jest? Jezus, Marcin, ile tam się chłodzi? Jezus, Damian, ty wszędzie robiłeś. Ty żadnej pracy się nie boisz. Jak widzę. Ja właśnie chcę zobaczyć, czy ktoś w ogóle wysiada. Tam. Czy trzeba by było im... Wiecie co? Otwierać. A nie, niestety im trzeba otwierać. Dobra. I znowu bilecik T. 24 godziny, strefa AB. No ale u mnie jest jakiś. Dobra, ABC. Jednorazowe. Karta. I tyle w temacie. Trakier. Jest. Robert Luzak, witaj, dobry wieczór, witam cię, cześć. Z moderacji dzisiaj Danko, był Simulation Games Geek, ale pewnie poszedł na swój kanał już. Także dzisiaj z moderacji Danko jest, czuwa. No widzisz, a tutaj bileciki są, nie? To jest jednak symulator, trzeba o tym pamiętać, że to jest symulator, to nie jest życie.
Życie, życie jest nowelą. Jedziemy. Po lewej czerwony ratusz. Bardzo możliwe. Ja nigdy w Berlinie nie byłem, więc mówię, nic mi to nie mówi. O, please deliver bus here. Dobra, słuchajcie, czyli będzie końcowy już przystanek. Zdaje się, tutaj idą tory. Szkoda, że tramwajki nie jeżdżą. Ale miasto jest pobudowane. Fajnie, fajnie. Mi się w sumie podoba. Zmieścimy się tutaj, czy nie bardzo? No może. Jakoś tak ledwo, ledwo. Nikodem znowu powrócił. Ja pierdzielę, na żyletki tam, na żyletki. Tutaj trochę jeszcze miałem zapasu. Dobra, niech ta ciężarówka pojedzie. A tam jest, co tam jest? Jakiś chyba dworzec kolejowy, co? Przynajmniej tak wygląda. Nie, mi się też mapka podoba, ładnie jest dopracowana, no. I szczegóły, i sklepy tutaj. Jedź tym autobusem. Nie autobusem, tylko jedź tym ciężarówką. Oj, tamten chłop nie wyrobił się. I to jest chyba przystanek końcowy. Tak mi się wydaje. W tej linii. Z tym, że muszę jeszcze pootwierać. O, się wysypali. I da-da-da-da. Taska ukończona. Dobra, słuchajcie, więc teraz tak robimy. Zrobimy sobie jeszcze jedną linię. Tylko by trzeba było wyjść do głównego menu. A czemu ty piszesz do mnie na pan? Silnik prądu stałego. Nie kumam. Weźmiemy sobie jeszcze jedną linię. I teraz mamy linię M79 albo mamy linię M80, jakaś krótka bardzo, albo N24 nocna. O, słuchajcie, wezmę sobie linię nocną N24 o godzinie 23. Super, super, słuchajcie, linia nocna N24. Może ktoś jechał z was Hauptbahnhof do Betriebeshof Indira Gandhi Street. Dobra. Indira Gandhi. W Warszawie ulica Indira Gandhi, to wiem gdzie jest. Nocna podróż będzie. O, nocka. Teraz będzie nocka. Nocne doznania. Brakuje tylko imprezowiczów nocnych jeszcze do przewozu. Kurde, fajnie jakby dali właśnie, że na nockę inny rodzaj klienteli się tutaj przewozi. Będę musiał zapalić światła w środku i wystartować. 2970 linia 24. Enter. 01 tour. OK. Damian, AB teraz 3,50, a kiedyś było 3 euro, 3,50. No. Kurde, wyłączyłem ten, nie? Dobra. Załączymy reflektorki. Zobaczę jak to wygląda z zewnątrz. Zresetuję sobie trackera. A troszkę klatek spadło. To nie będzie to samo. Linia nocna N24. Mi się wydaje, że to będzie to samo. No ale okej. Jak? Amulet postojowy i lecimy. Damian, po lewej była Deutsche Opera. Zobaczcie, z tego samego miejsca startuje przynajmniej.
Ale wydaje mi się, że jadę chyba w inne miejsce docelowo. Indiri Gandhi Street. Damian, dopracowana ta gra. No dopracowana, dopracowana. Symulator autobusu. No i nocka też jest fajna. Nocka też jest fajna. No, Mabu, klimacik jest nocny, nie? A właśnie, ty, ja nie zapaliłem chyba swoim pasażerom w środku światła, co? Tu gdzieś chyba jest światełko, gdzieś się zapala. A nie, to jest roleta, to nie. O, teraz tak. Dobra, jedziemy. Teraz zapaliłem. No, teraz się światło pali. Tak ma być. Tak, przyciski się odbijają. Naprawdę, naprawdę. Tutaj, no, gra robi... Ten symulator, można powiedzieć, jest fajnym symulatorkiem. Według mnie autobusu już na nowym tutaj silniku Unreal Engine. Przede wszystkim są klikalne przyciski, nie? Możesz wszystko sobie kliknąć. Awaryjny reset z zaworu. Podgrzewanie szyby nawet jest. Tylko na nocną tutaj zmianę. To powinni być tacy imprezowicze, nie? No to w sumie jacyś tam są. Oho, ten już będzie chciał bilet. Ein Ticket bitte. Bitte, bitte. Co tam znowu chcesz zabite? Jednorazowe. Fonem będziesz płacił. Oj, Dudi, tak. To by było pięknie, nie? No ale mówię, Peter Biskuit robi mapę Przemyśla do tego Debasa. Więc jakaś polska mapka, myślę, że powstanie do danego miasta. Witam cię, Agromarian, dobry wieczór, cześć. Włączyłem już, Łukasz, światła w środku. Tylko na pulpicie sobie wyłączyłem, żeby lepiej widzieć drogę. Ale oświetlenie fajne jest. A, jedziemy tak samo na początku, widzę, tak samo w lewo. Andrzej, no według mnie poprawili, no, w miarę płynnie jest, nie? Mam teraz tutaj 124 klatki, czasami gdzieś przylaguje. Nie, czy ja mam mocarnego kompa? Ja wiem, średniego takiego, no, może średnio wyższego mam, nie? Znaczy on jest takiej maksymalnie górnej półki, to bym nie powiedział, no. Ale no nie jest słaby, no nie jest słaby. Na pewno karta graficzna dużo daje, nie? No ale sama karta graficzna też nie może być mocna, a procesor słaby. No niestety to musi iść ze sobą w parze. W nocy jest fajny klimat, podoba mi się. Pamiętam, jechałem kiedyś tutaj w śniegu. O matko, co tu się działo. I te samochody, te światła nawet tak... Może troszkę za mocno świecą, ale... Ale jest ok. Przemek Grube, witaj. Dobry wieczór. Nie, nie, on robi ją cały czas, Dudi. Nie, 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 no Peter jeszcze cały czas ją robi. Ja mówię, że kiedyś będzie ta mapa, nie? Jak ją zrobi. Dobra, w środku się palą lampki. No i bileciki, bileciki, bileciki. Jednorazowy, AB.
Hallo, ich brauche einen Fahrschein. 10 Euro. Jednorazowy ABC. Muszę jej wydać 6 euro. I 20. O, jestem spóźniony, cholera. Już mi się czerwono pali. Siema Quintos, witam, witam. Setunia do streama. Quintos, żeby ci z tej setuni zaraz literek nie wyszedł, nie? Uważaj. Ja tutaj zapamiętam, tu jest ta strefa 30. Zaraz będą się darli, że za szybko. Kurde, Quintus, uważaj, uważaj, bo wiem, od setuni to się zaczyna, nie? Ale jest klimacik, mi się podoba, naprawdę. I optymalizację musieli jakąś tutaj zrobić, bo już mi dawno nie było w The Bus, a prawie 100 klatek mi tu trzyma. Trochę wolniej. Po lewej kanclerz Niemiec. O, w Berlinie? Oj, Quintus, Quintus. I księżyc nawet jest, proszę. N24. Muszę się bardziej lewej strony trzymać, tak żeby najeżdżać, powiedzmy, blisko tej lewej środkowej krawędzi. Andrzej Strzelba, nie wiem, czy to jest poziom, jaki jest, co? Czy to poziom jest wysoki, ale mi zawsze ciężko było zgodnie z rozkładem jeździć i nie rozwalać pół miasta. Wiesz co, no mi się też raz udaje, raz się nie udaje. Teraz jest, widzę, ok. Pali się na zieloną. Nic nie jest źle. O, teraz już jest 50. Na razie jadę tak samo, widzę. Ale teraz będę skręcał w lewo. I teraz mi się wydaje, chociaż wtedy chyba też jechałem w lewo. Ty, patrz, gdzie ktoś przez ten, przez... Nie po pasach. What? Kurde. Dobre, nocka, nocka. Normalnie sobie jedzie kobieta przez ten. Oj, ona już zrobiona jest. Ona już jest zrobiona. Ale fajnie, takie coś innego. A teraz się... Zastanowiła i se przechodzi. A ja mam tutaj przejazd? Nie, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam, nie mam. Dobra była. Ale agentka. Agentka jest dobra. Ale mam tutaj już pasażerów do wysiadki. O, kable elektryczne idą przez środek. Przez przegub. Pomarańczowe. No jest kawałek autobusu. Muszę im tu otworzyć, bo sobie nie zbindowałem chyba tylnych drzwi. Więc tak, na pewno otworzę to i otworzę im. Otworzę im wszystkie drzwi do wysiadki. No, chyba coś tam dała, powiem ci, Dudi.
No właśnie, ciekawe czy to bug, czy to takie nie. Ciekawy jestem też. No. Ale jeśli chodzi o nocną porę, to tak pasowałoby, nie? No, na pewniaka szła przez drogę, nawet się nie oglądała. Ale jadę zgodnie z rozkładem, bo mam na zielono. A nie, jadę tak samo, dokładnie tak samo jak jechałem wtedy. Jak na tej linii 324, czyli tej dziennej. W przystanku na żądanie nie było. Abend, moin. Abend, abend. Ale ludzi, o, ale na imprezę jadą chyba. Jadą na imprezę do centrum. No to ich zawieziemy, nie? Czemu nie? Ale płynniutko chodzi, naprawdę jestem pod wrażeniem, bo tutaj się jedzie naprawdę płynnie. Dodatkowo jeszcze ten trakier, spoglądanie na boki też mam ustawiony tak na dosyć płynne, taki smooth. I to chyba widać, nie? Że chodzi to wszystko płynniutko. Mariusz, dobry wieczór. I jeszcze Damian pisze, że jest dobrze odwzorowane. No. Ale jest jeszcze taki nocny klimacik tutaj. Fajnie to wygląda. I znowu na żądanie. No to muszę ich tam wypuścić. Guten Abend. Guten Abend. Abend, abend. Ale mało samochodów teraz jest, czyli w sumie dobrze, nie? Nie ma takich korków jak o 8 rano. Knipode Straße, Storkower Straße. Nie no, naprawdę bardzo przyjemnie się jedzie. Nie no, znacznie mniejszy ten ruch jest. No wtedy naprawdę tych samochodów sporo było. Można sobie zajrzeć do środka. Dobra, ruszamy. Mabu, trzymaj się w takim razie. Do następnego spotkanka. Siemka, hej, hej. A ludzie tak podchodzą troszkę jak w OMSI. Zawsze tak było jak w OMSI, jak ludzie podchodzili do przystanku, to znaczy, że działa, nie? Skrypt. Witam Sebastian. Dobry wieczór. Tak, Kamil, tak, TML robi. To jest dokładnie to samo co Fernbus, tylko że w Berlinie. Ale według mnie jest bardziej dopracowany ten tytuł, nie? Ten TML tutaj dopracował bardziej Berlin niż Fernbusa. Chociaż Fernbus jest starszym tytułem. Co ciekawe. Ale według mnie właśnie tutaj The Bus jest lepiej zrobiony. Bardziej dokładnie. Muszę ich wypuścić. Czekaj, jeszcze raz. No Dudy, no OMSI to jest, wiesz, to jest taki można powiedzieć program. Tam trzeba uzbroić się w cierpliwość faktycznie. Coś działa, coś nie działa, nawet nie wiadomo czasami dlaczego nie działa. Trzeba dochodzić, grzebać w plikach gdzieś, no masakra, nie?
A to odpalasz, jedziesz. No i jeszcze lepsza gra, jeszcze lepsza grafika, no, na silniku Unreal Engine. Linia nocna Sebastian N24. Proszę bardzo, N24. Jadę chyba to samo, wiecie co? Wydaje mi się, że jadę dokładnie to samo. Ale dobra, w nocką się jedzie też fajnie. Na pewno jest mniejszy ruch. A momentami nawet prawie zerowy. Damian, ale gdzie są te ICE pociągi? Na tamtym dworcu, co przejeżdżałem? Dudi, no polskie klimaty, no to tylko na Przemyślu, nie? Nieskończonym jeszcze. Ja nie pamiętam, ja nie wiem, czy ja tutaj nie skręcałem w lewo wtedy. A nie, nie, były te drzewka, dobra, kojarzę też. Chyba jadę dokładnie tak samo. Ale nocką jakoś tak to nie wiem. Nawet powiem wam szczerze, że chyba nawet mi się bardziej podoba niż za dnia. Taki, no, klimacik jest chyba lepszy chyba. Przystanek na żądanie. Muszę ich tam wypuścić jeszcze. Abend. Tak, tutaj chyba byłem też, nie? No to trzymaj się, Sebastian. Pa. Witam, Wuka. Dobry wieczór. Cześć, cześć. Bileciki do kontroli, dokładnie. A i znowu, kurczę, chcą wysiadać. Ale teraz bardziej ten autobus słyszę. Ale niż wtedy, niż w dzień. Jakieś mam takie wrażenie, że lepiej go słychać teraz, nie? Dobra. Bierzemy, proszę państwa, proszę wysiadać, drzwi zamykać. Na szczęście w nocy ludzie nie kupują biletów, może to i lepiej. Yo, 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 dzięki, dzięki. Quintus 95 petalitrów, 10 zł. Jesteś kierowcą autobusu. W twoim autobusie jest 12 osób. Na pierwszym przystanku wysiadają 3 osoby, a wsiadają 5. Na drugim przystanku wysiada 7 osób, a wsiada 6. Na trzecim przystanku wysiada 3 osoby. O, zagadka. Ile lat ma kierowca aut? Dobre, ile lat ma kierowca auta? Tak. Dobre, dobre. Tak, no to proszę bardzo, czat ci się nie wykaże. Abend. O, kuźwa, dobre. Dziękuję ci, Quintus. Tak, wysiada 3, dochodzi 7. Wysiada 4. Jaka była wczoraj pogoda? Dziunia wbije kij w mrowisko. Grafika nie gorsza niż... O nie, Dziunia. O nie, Dziunia, no nie. Się z tobą nie zgodzę. TML nie ogarnia Unreala. Zgadzam się. Tak, do końca nie ogarnia ta Unreala, ale na pewno jest lepiej zrobiony The Bus. Dziunia, ja uważam, niż Fermus akurat. To jest moje zdanie. Co do nie ogarniacie Unreala, to się zgadzam akurat. Oni nie wykorzystują tego silnika. Nie mają, nie wykorzystują potencjału tego silnika graficznego, to wiem.
Aczkolwiek, wiesz co, już ten balans nie jest zły dla mnie, jeśli chodzi o oświetlenie. Tak uważam. Miejscami za ciemno, miejscami za jasno. No okej, no z tym się można zgodzić, nie? Ale naprawdę uważam, że nie jest źle. I The Bass jest na pewno lepiej zrobiony według mnie od Fairbusa. Jest bardziej dokładny tutaj. No nie jest tak źle, Dziunia, nie powiedziałbym. Są miejsca, gdzie jest troszeczkę ciemniej, bo nie jest pod latarnią. Przy latarni jest jaśniej. Nie wiem, mi się wydaje, że jest lepiej. Autobusik rusza, jedziemy w lewo. Mollstraße, Otto Braunstraße. A to, że nie ogarnia do końca silnika, no to jest prawda. Zobacz, jak się odbija tutaj deska na tej szybie. Tutaj mam, normalnie mi się świeci i na szybie odbija się ta deska cała. Fajny efekt, mi się to podoba. Nie, no to Dziunia, no to tam jest wykorzystanie tego Unreala. Szczególnie jak światło pada przez drzewa, coś pięknego, ja wiem. Nie, no to ja mówię, że to się zgadzam z tym, że oni nie ogarniają tego silnika. Tych możliwości tego silnika, no. Nie zawiesza się, tak, Dudi, to jest jeden plus, nie zawiesza się. Damian, bardzo możliwe. Ja na temat numerów linii autobusowych się nie wypowiem, bo nie znam. Ale już i tak Dziunia poprawili to niż gorzej kiedyś było. Jest i tak lepiej niż kiedyś było, nie? Więc. Oj, tutaj ostro. Tutaj jest troszkę za ciemno po lewej. To fakt. Tak, troszeczkę. No, tutaj, o, szczególnie teraz tutaj widać, nie? Jak jest taka plama czarna. Dopóki samochód nie przejeżdża, to jest czarna plama. To tutaj faktycznie teraz to widać. Ten światłocień. Tutaj jest latarnia, jest jasno. Abend. A tutaj jest taka czarna plama. No to tutaj to niestety widać, nie? Nie, WK, nie, na konsolę się w ogóle nie wypowiadam. Nie mam zielonego pojęcia, kiedy wyjdzie na konsolę The Bass. No ja nie jestem konsolowy w ogóle, więc nie śledzę nawet tych tematów. Bardzo wiele osób się pyta na temat jakichś dodatków. Słuchajcie, ja mogę wam mówić o dodatkach, które ja znam, ale do peceta. Ale do konsoli nie mam zielonego pojęcia. Bardzo często jest tak, że dodatki są tylko na peceta, a nie na konsolę. No dalej tak. No tutaj szczególnie były widać takie czarne plamy, tam gdzie jest takie mega, mega czarno. No to jest słabe, nie? Ale jest i tak lepiej. W OMSI jest imersja, ale znowu jest mega ciężki ten, można powiedzieć, symulator czy program do ogarnięcia. O, tutaj takie są teraz plamy czarne, no to jest słabe, nie? Tak tutaj nie powinno być. Jedziemy w końcu w mieście, a plamy są tak mega czarne momentami, że aż nienaturalne. To tutaj w nocy widać. Dziunia, na projekcie Szczecin na stokowym AI potrafi mieć 50 do 60 FPS. Spoko, no ale wiesz, no jednak grafika tu a tam, no to jest inna bajka. No. Dobra, jadziem, panie.
Tam jak fajnie świeci ten budynek. Park Inn. I znowu muszę wystawić ludziów na zewnątrz. Abend. Wiesz, Dziunia, no można mieć jedno i drugie, nie? Można mieć i Debasa, można mieć i OMSI. Tylko z OMSI to jest ciągła walka, nie? Coś wczytujesz, tutaj ci działa, za chwilę chcesz inną mapkę wczytać, to tamta ci nie działa. I tak w kółko, no. I tam jest tak w kółko. Czy cukierkowa kolorystyka, no to, ale Unreal taki jest, no. Sam Unreal silnik, jak sobie różne modele, no jest taki cukierkowy, no niestety tak to jest. To tam Quintus? Jakub, jeździsz VDL-em. Ja VDL-a nie posiadam. To był chyba z DLC, coś mi się kojarzy. Ja chyba nie kupowałem. Nie kojarzę, żebym kupował. A może był za darmo? Nie pamiętam, jak to było. O, tam jak czarno jest. Tak nienaturalnie. No tutaj jest już jasno, te latarnie świecą lepiej. I tu jest całkiem fajnie. Tu jest całkiem nieźle, a tam za chwilę znowu się zaczynają czarne plamy. No ja... mi się podoba, no mi się podoba. Oczywiście są miejsca, gdzie tutaj to słabo wygląda. I za dnia chyba nawet lepiej. Bym powiedział. Aczkolwiek klimat jednak nocny przejazd też robi. No widzicie, każdy ma inny punkt ciężkości. Ale przynajmniej tutaj, wiecie co, jak jest nocka, to mało ruchu jest. To jest na plus. Tu jest taka wielka plama czarnego. Nie, troszkę Dziunia wygląda. Nie, no nie gadaj, troszkę jest cukierkowo też, no. Tutaj oczywiście bardziej przerysowane jest to mocniej. Tam zapewne mniej jest tego, ale też jest kolorowo, no. No ale to już mówię, każdy już niech sobie tam... To już jest kwestia gustu, no o gustach się nie rozmawia. Jeden lubi bardziej kolorowo, drugi mniej kolorowo, to już jest, wiesz... To już jest kwestia gustu, dosłownie. Najważniejsze, żeby to działało. Dobra. Znowu muszę je wyrzucić. Jazda przez miasto w nocy to jest bajka. No, jest na pewno inne doznanie, tak? No tutaj przystanek idzie. Znowu muszę wyrzucić tutaj ludzi, no ale ludzie jadą na imprezę do centrum, to się nie ma co dziwić, nie? Dobra, ostatnie drzwi, nie? U-Bahnhof Museumsinsel. Ja.
zjeżdżamy. Fajnie, fajnie, że teraz tak jedzie się płynnie. Tam tych korków troszkę było w dzień. A tu jest znacznie lepiej. Oj, ale przewaliłem teraz troszeczkę, delikatnie. Kuźwa, znowu muszę tutaj otwierać. Co chwilę ktoś wysiada. Ale autobus prawie pełen. Andrzej, ja nie mam żadnych filtrów. Ale pewnie można się pobawić, nie? Jest panel Nvidia, tam są możliwe do zastosowania filtry. I myślę, że można by było wyciągnąć z tej gry tutaj, z tego symulatora jeszcze bardziej. Dwusetka jest. Ta GPU. Tak, dwusetka kojarzę, że jest, bo jechałem nawet dwusetką. Nawet na kanale jest dwusetka. To musiałbyś sobie zobaczyć w playliście The Bus, mam na moim kanale. Jechałem linią 200. Właśnie ją kojarzę, dwusetką jechała. A teraz jadę N24. Guten Abend. O, wysypali się. Andrzej, na Aleksanderplatz jest fajna zawrotka. Wiesz co, tam chyba nawet kiedyś, ja na jakiejś linii pamiętam, jechałem do Aleksanderplatz i tam właśnie zawracałem, nie? U-Bahnhof unter dem Linden. No, teraz już jadę o czasie. Już się pali na zielono. No, to sobie zobacz, nie? Jak to wygląda. Skoro znasz Berlin, znasz linię 200, to będziesz mógł coś na ten temat powiedzieć. Dobra, wyjeżdżamy. S- und U-Bahnhof Hamburger Tor. Hamburger? Dobrze usłyszałem? Hamburger? No, troszkę tego czarnego jest za dużo. Albo tak się momentami rozświetla. Chociaż nie, tutaj nie, ale jak przysunę kamerkę, to się trochę rozświetla. Trochę tego czarnego jest za dużo, no. Nie, Andrzej, jak dla mnie to fajnie odwzorowali. Nie, no, samo miasto jest fajnie odwzorowane, no. To fakt. Tylko takie, są momentami takie graficzne, troszkę takie, no, plamy. Które mogłyby być lepiej zrobione. Ale ogólnie ja uważam, że jest nieźle. Cukierkowo? Tak, jest cukierkowo. Mi to pasuje. Ale to jest, mówię, moje tylko i wyłącznie moje zdanie. Metro podziemne. Brandenburg Tor. Okej, okay. Ja coś o hamburgerze usłyszałem. Spoko. W Berlinie kebaby Muala. Guten Abend. Moin. Ich hätte gerne Muala to chyba polskie ten specjalności. Co ona chce? Bilet jednorazowy AB. Abend. I będzie płaciła kartą. Mhm.
Dobra. Tak, tak, no mówię, do tych plam, co więcej, do tych czarnych plam można się przyzwyczaić, nie? Faktycznie jest ich strasznie dużo, ale, no mówię, można się do nich przyzwyczaić i one jakoś tam nie przeszkadzają bardzo. Ale są. To nie ma, nie ma co mówić, one są. No ja wiem, że do księżyła, ja wiem. Dziunia, oglądać księżula w UK? On tutaj taki bardziej lokalny celebryta jedzeniowy. Kebabowy. No są te plamy, no są. W nocy to szczególnie widać. Ale mówię, można się tego przyzwyczaić tutaj. O, tutaj jakieś ławce w łazieni czy coś. Ja, lubisz go? Halo. Abend. No fajny, Moin. Fajny jest chłopak. Dobrze się wstrzelił. Temat. I testuje taka, no. Testuje tak rzetelnie. Mi się tak przynajmniej wydaje. Dobra. Schumannstraße. Ale ty ruszaj, chłopaku. Ale ty ruszaj. Jakże bardziej ciasna uliczka, samochody poparkowane. A tutaj ten kurier stał chyba, co? On gdzieś tutaj był. Jakieś knajpki. Abend. Większy weteran YouTube'owy z niego niż nawet ojciec. No większy i to ile razy większy. Ale ja jestem starszy. Tak, jego kolega Wojtek też ma fajny kanał, też go obserwuję. Też fajnie nagrywa. Nie no, razem się wstrzelili, tylko że księżulo no większy. Ale generalnie content robią fajny, no. Ale tutaj ciemno. Oj, tutaj to przesadzili z tą ciemnością. Tu się przydałaby latarnia. Ciemność widzę, ciemność. Gdyby nie światło mojego samochodu, autobusu, to... Trzymaj się, Xavery, do usłyszenia. Po ten kebab, Damian, nie ma dnia bez kolejki. Mówisz ten w Berlinie, tak? Ty mówisz o tym kebabie w Berlinie, czy o którym mówisz, Damian? Ten Gemuse kebab, tak? O tym chyba mówiłeś. Taki, że niby taki bardzo znany. Guten Abend. A tak, Rafał, promowali, tak, promowali, faktycznie, promowali sklep z rurkami z kremem. Podobno uratowali tego chłopa przed bankructwem. Tak przynajmniej słyszałem, ale nie wiem do końca, jak tam było. Wydaje się, że chyba go uratowali, bo tam on już miał splajtować podobno, ale chłopa uratowali. Dobra, jedziemy, jedziemy, bo mam zielona. Tak, dokładnie jadę tą samą trasą, tylko że nocą. Myślałem, że się troszeczkę traska zmieni, albo się może zmienić na końcu.
Tak, Damian, w Berlinie, okej. Okay. 6 kilobajt. Phantom, najlepszy kebab to taki... Guten Abend. ...że robi dwie kolejki. Po kebabie i to WC. Że szybko przychodzi Phantom, tak? W sumie masz rację, no. Ja, Damian, ja stałem 40 minut przez ten czas, 3 piwa wypiłem, a potem nie mogłem zjeść. No bo byłeś już pełny, nie? Ale powiedz mi, jak już jadłeś, smaczny jest, a faktycznie taki dobry? Czy taki średniak? Damian, jakbyś to ocenił? Już dojeżdżamy do końca. Jak możesz, to mi napisz, czy faktycznie ten kebab jest warty... I jest warty stania tyle czasu w kolejce, nie? Rafał, ja pamiętam, jak byłem mały, to blisko moja babcia mieszkała. Po szkole przychodziliśmy do niego. Na te rurki, tak? A, kuźwa, nieźle. Nie, barcikowy, on ma światła mijania. Tylko takie, wiesz, słabiutkie, no. Ale ma mijania, tak. To są światła mijania. Tak, najlepszy. Inaczej takich kolejek by tam nie było. No, wiesz, czasami jest przereklamowany, nie? Jakiś tam obiekt. Czyli mówisz, że jednak warto. A ile teraz taki kebab kosztuje w Berlinie? Taki właśnie z tej kolejki? Jestem ciekawy. To napisz szybciutko, ja już będziemy kończyli. Dzisiaj przejazd po Berlinie. Fajnie jechało się, naprawdę. Także myślę, że ja tutaj jeszcze kiedyś za jakiś czas zawitam, może jakąś linię dodadzą jeszcze do Berlina. Nie, fajnie się jechało, powiem szczerze. I po niemiecku to jest chyba koniec, tak? Bitter, coś tam, co tam, coś tam, coś tam. Czekajcie, ja sobie wezmę. Bertriebestraf, tak? Jakoś tak. Rozumiem, że koniec linii. Czy coś takiego. N24 to na dworzec główny jedzie. No nie wiem, czy to jest dworzec główny. Nie znam się na Berlinie, czy to jest dworzec główny w tym miejscu. Może jest. No tu jest dworzec główny, nie? Berlin Hauptbahnhof. No to chyba tu, nie? To chyba jednak tu. Czekajcie, bo ja sobie zblokowałem. No także tak, tak, tak. Jeszcze Damian, niech mi napisze, ile kosztuje taki kebab. No i co? No i dojechaliśmy. Jedna linia dzienna o godzinie 8 rano. Linia 324 i linia N24 nocna. Jechało się fajnie. Szkoda, że ta kamera tak dziwnie przeskakuje. Ile? 7 euro. Wcieście 7, co najmniej 7 euro. Okej. Okay. No to u nas chyba ciut taniej będzie. Bo jakbyś tutaj sobie... Chociaż ja wiem, tyle samo chyba. 7 euro. No tak pod 3 dyszki, no coś takiego, nie? No myślę, że tak samo będzie. No może ciut taniej, tak? Ty wcieście jesz. No wcieście jest spoko. Dobra, moi drodzy, to dziękuję wam dzisiaj za uwagę. Dziękuję wam za te uwagi wasze cenne. Za te informacje, które przekazaliście dzisiaj na czacie. Dziękuję wam bardzo, dzięki za wsparcie. I zapraszam jutro na kanał. Jutro będzie latanie. Także jutro palimy silniki i lecimy. Jutro linia Enter Air. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, dobranoc, cześć!